Słówko, nasz hrabio hoście. Tak, serdeczne pozdrowienia tutaj dla obecnego Łukaszka, którego słabo jeszcze widać. O, teraz będzie go widać. Uśmiechnij się, Łukaszku, do kamery. No. Tak, chcieliśmy bardzo mu podziękować za to, że nas przyhostował, przenocował, znaczy się, dla tych, którzy mogą spoko, nie wiedzieć. Przyjemność. Miała być jedna noc, wyszły trzy. I ogólnie było petarda, super. Pozdrawiamy Łukaszka jeszcze raz i polecamy go na couchsurfingu. Trzymajcie polecam się. Polecam również tutaj. No. Siema. Siema. Jeździliśmy takie dziwne coś podczas drogi na stopa. Jest to... W sumie jest to wyspa na środku stawu. Ciekawe co to jest. Dobra, deszcz nie pada, ale 100% wilgotności. Krzysiu się tutaj suszy ładnie. Pokaż jak tańczysz. Bruksela! Bruksela! Lecimy! Było polskie panu tiru, ale się nie zatrzymało dla nas. Dla panu tiru! Stoimy dalej. Ważne, że nie leje. Gdzie idziemy? Hej! Hej! On your way to Spain! Tu jest Krzysiu. Z tyłu. Jedziemy na razie do Dordrechtu. To jest przy granicy. Na granicy gdzieś. Holendersko-belgijskiej. Tak, właśnie nas podwiózł ziomeczek. Też podróżnik. Może niedaleko, ale nas podwiózł. Przez pod samą granicę. No, to wiesz. Stąd już, stąd już tylko jadą tam, gdzie powinni jechać. Ładnie. Także jedziemy dalej. Eser, pozdrawiamy cię! I dzięki za podwózkę! Nie, jesteśmy już w Belgii, jest 14. Jest totalnie. Tutaj jest pan, który nas podwiózł. Tak jest. Też był podróżnikiem. Pozdrawiamy dla pana. Hej. Dokładnie. Jesteśmy w Antwerpii. Tak, i z Antwerpii mamy jakieś... 20? 25 minut do pół godziny samochodem, pan mówił, żeby dojechać. Tam jest miejsce wylotowe z powrotem na autostradę, z którego będziemy zaraz startować i jechać. Dobra, uwaga, Krzysiu ma komunikat. Tak, słuchajcie, chciałbym to wyżygać prosto tak z wnętrza mnie, ale bez pokazówki. Jak będziecie próbować łapać autostopa, darujcie sobie łapania u polskich kierowców, z tego względu, że nawet, wiecie, kierowców jechało od cholery, polskich blach i tak dalej. Machaliśmy flagą Polski, żeby nas zabrali na stopa i tak dalej. Oni pokazywali, że jadą tutaj na miejscu, a cały czas jednak zabierają nas ludzie z obecnych krajów, w których jesteśmy. I nawet, to jedno zauważyłem, mijaliśmy jednego kierowcę, który pokazywał, że jedzie gdzieś tylko tutaj w pobliżu, a widzieliśmy go na autostradzie już pod granicą belgijską. Pozdrawiamy pana serdecznie i pik, 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 pik tobie. W końcu się sam wypikał. Jesteśmy w Brukseli. Dotarliśmy. Tutaj odjeżdża nasz trzeci wybawca. A na którego czekaliśmy raptem, żeby zdołać może z 4-5 minut maksymalnie, nie? Gdzie? Krócej, nawet zdążyliśmy ledwo co nagrać tą wypowiedź o tirowcach i on od razu podjechał. No jesteśmy w centrum Brukseli, zaraz namierzamy na nawigacji, na GPS-ie naszego mieszkaniodawcę następnego i zaraz będziemy do niego dzwonić i namierzać się. Więc co, chyba do zobaczenia już na chacie. Grubo. Podobno mamy mieszkać. Tak. Tutaj. Tutaj. Zaraz tu musimy namierzyć jeszcze numer mieszkania. Okej, jesteśmy praktycznie w centrum. Cześć. No cześć, Krzysiu. No cześć, jest spoko, bo nie pokaż mieszkanko, jak sobie dzisiaj mieszkamy. Jesteśmy w centrum miasta. W samym docelowym centrum. U pana, który nas zostawił u siebie w domu po jakichś 3 minutach. Tak, i powiedział, że on musi wyjść załatwić jakieś swoje sprawy i żebyśmy się rozgościli. Tu kawa, herbata, prysznic, internet. Ja ogólnie jutro ma urodziny, także już chcieliśmy złożyć mu życzenia. No, ale zrobimy to jutro. Jest asem. Tak, jest spoko. Także idziemy się myć, kąpać i tak dalej. No i widzimy się jutro. Na razie. Tak.